Cześć, tu Poligon TV. Witamy, konkurs zwierzęcy, miesiąc maj. I kawał jeszcze najpierw. Mąż do żony. Już od 17 lat cokolwiek powiem, zawsze musisz mnie poprawić. Od 18 lat. Cześć. Subskrypcję i łapkujcie w górę kanału. Cześć, witamy. Witajcie w studio Poligon TV. Witajcie. Poligon Studios. Witamy w sezonie drugim konkursu zwierzęcego. Będzie dynamicznie, artystycznie i coś tam. Tak. Tak więc ruszamy. Dobra, Facebook? Już, uwaga, zdjęcia z Facebooka, idziemy. Wow! Wow! Jeleń. No. Spoko. To jest nawet chyba Daniel, a nie jeleń. No, możliwe, no. Ma te... Kropki. Kropki tu ma. No. Można zauważyć, je sobie trawę. Jest to zwierzę z Londynu. Prosto z Londynu. Wow! Przysłał nasz kolega Mateusz. Bardzo fajne zdjęcie. Mateusz. Dzięki, Mateusz. Dobra, jedziemy dalej. Nie przedłużając. Wow! Kitku. Posępny kot. Tak gruby dosyć. Puszysty znaczy. Puszysty, no. No. Też z Londynu. To, takie są te londyńskie koty. No, bardzo fajny londyński kot. Przedstawiciel rasy angielskiej. Nie jest to kot angielski, ale całkiem fajny. Niezły ten mruczyś. Ale faktycznie taki zamyślony trochę. No. No, też od naszego kolegi Mateusza. Dzięki, Mateusz. Dzięki, Mateusz. Dzięki. Dzięki. Jedziemy dalej. No. Wow. Następny mruczaldo. Tylko czekaj. Wow. 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 Dźwięku nie ma? Trzeba w ten włączyć? Boję się tego. Wow, to są dwa koty. Dwa koty i się biją. No, całkiem nieźle. Jeden wszedł na teren drugiego. Albo się poznają. Jeden jest ten, też jest taki chonkers. A drugi jest usmyczowiony. Jest to usmyczowiony kot. Tak. No, bardzo fajne te koty są. Tutaj też mamy kota nowego, nie wiem czy widać. Widać, nie? Tutaj. Tutaj. Jest to lew leroś. No, także dziękujemy Adrianowi za ten filmik. Dzięki Adrian. Dzięki. I może teraz przerwa. Wow, no. Dobra. Mamy książki z kawałami. Wybiorę z tej grubej coś. No dalej. Profesor pyta studenta, co to jest egzamin? Egzamin to wymiana poglądów między dwoma inteligentnymi osobami. Dobrze, a jeśli jedna z tych osób jest nieinteligentna, trudno, to druga bierze indeks i wychodzi. Taki mandyka. Bardzo inteligentny. Inteligencki. No. Na inteligentnych studyjnie. Ludziach. To drugi. Kiedy blondynka mówi najmniej? W lutym, bo to najkrótszy miesiąc. Jeszcze raz? No, dawaj. Co je miś uszatek na kolację? Pora na dobranoc. To było w Kaczorze Donaldzie. No. Dlaczego miś uszatek śpi na podłodze? Bo klepnięte łóżko ma. To też było w Kaczorze Donaldzie. No, to jest stary kawał strasznie. Z którego roku jest ta książka? Ta książka jest z roku... Bo to są też akty polityczne, tak? 2012. No, tak myślałem właśnie. Te polityczne kiedyś też to były. Tak. No. No, teraz to już nie ma lat, ani kawałów. Dobra, jedziemy. Jeszcze mam jedno. No. Dlaczego 13 grudnia w telewizji nie było na dobranoc pszczółki Mai? Bo nie znaleźli takiego małego munduru. Natura. To życie. To piękno. To dążenie do doskonałości. Dlatego wybieram kosmetyki Altera. Certyfikowane, wegańskie, szanujące planetę, z potwierdzonym pochodzeniem. Altera. Tylko w drogeriach Rossmann. Wie pan, bo ja generalnie dużo czasu poświęcam na malowanie paznokci i pomyślałam sobie, że może można by to jakoś przyspieszyć komputerowo. Tak, to jest możliwe. Zainstaluje sobie pani program do benchmarkowania. Jak go tylko pani uruchomi, procesor nam się maksymalnie obciąży, jego temperatura wzrośnie, a pani pomalowane paznokcie przyłoży do kratki wentylatora. O, tutaj. A, okej. A co z hybrydą? To ja zawołam koleżankę. Agnieszka? Od 15 lat rozwiązujemy problemy naszych klientów. XCOM. Ponad standard. Powitajmy pięknie pana inspektora. Czego to dotyczy dzisiejsza kontrola? Chciałbym się zapytać o jakość kujawskiego. Jakość jest efektem tłoczenia pierwszego, a to tylko jedna z zalet kujawskiego. A inne? Inspektorze miły, nasz kujawski ma ważne witaminy E, a także K. E i K. Bardzo cennym źródłem jest omega-3. Wiedział pan to? Tak, ale pani tak wdzięcznie referują. Dobra, jedziemy następne. No. Uwaga. Wow. O, opis. Aha, no. Podsyłam zdjęcie susloucha skalnego napotkanego podczas zwyczajnej wędrówki. Ciekawostka, by chronić się przed atakami węży, wiewiórka ta, podobnie jak suslouch plamkowaty, potrafi natrzeć swoje futro przerzutą przez siebie skórą grzechotnika, maskując w ten sposób własny zapach. Pozdrawiam nas, Agata. Ale kmina. A, to takie coś. To jak wiewiórka wygląda, tylko że zjada grzechotniki. I przeżywa no, jak później. Ale jest no. Ten... Na tle... W pięknych okolicznościach przyrody. Bardzo pięknych okolicznościach przyrody. Bardzo szerokie jest to zdjęcie. No. O, tutaj znowu ten? No, rzeczywiście. No, mamy go. Fajnie, że udało się wytropić jakacie takiego no. Susloucha. Gdzie to takie wiekopy tylko są? No, to na Zakrzówku pewnie. Albo tam w tym Bełchatowie, nie? No. Tam jest ta kopalnia odkrywkowa. Na Śląsku. Na Śląsku, no. Są też szkody górnicze słynne. Tak? No, tutaj widać te hałdy właśnie. No. Fajne hałdy. Niezłe, prawdy. Jeszcze jedno zdjęcie. No, ale to już było? Nie, tego nie było. Było wycięte takie. No, ale też jest we wspaniałych okolicznościach przygody. A gdzie ten zwierz? Tylko, że wertykalnie było. Tu jest ten zwierz? To zdjęcie. Tu jest. No, właśnie tak. No. Wydaje mi się, że jest w takiej samej pozycji. No. Nieźle. Ale bardzo fajne te okoliczności przyrody. Liczymy na więcej takich zdjęć, nasi fani. W okolicznościach przyrody. No. No. Musicie. Zróbcie to. Także dziękujemy Agacie. Dzięki. dzięki. Myślisz, że on się naciera teraz? Tą skórą grzechotnika? No, żeby go nie poczuli, tak? Żeby Agata go nie wyczuła. No. 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 Myślę, że już natarty jest. No, bardzo fajny suslouch. Suslouch, no. Dobra, jedziemy dalej. I uwaga, teraz będzie chyba sekcja zwierząt. Gdy potrzeba siana, zadzwoń do bociana. Święta tuż, tuż, nie czekaj, aż opadnie kurz. Zadzwoń 600 100 100. Siano na święta to jest to. RRSO 120%. Hey, you guys are watching Bird Up, the worst show on television. Tak właśnie. Droga telewizja, kolejny konkurs zwierzęcy się zbliża, więc wysyłam wam kolejne moje zdjęcia. Na pierwszym para łabędzi, samica na gnieździe, a samiec pilnuje spokoju. Chwilę przed zrobieniem tego zdjęcia odganiał konkurentów przelatujących nad nim. Wow. Wow. To jest pewnie samiec? A to jest samiec. No jest takie gniazdo. Wysiaduje jajka. Bardzo fajne zdjęcie. Fajne. Fajne łabędzie, łabędzie. No, nic dodać, nic ująć. Łabędzie w krzakach skitrony. No, tak jak nasz burek tutaj jest skitrony. Jest. Wyklepnięte łóżko ma. No. Też śpi na podłodze. Nie no, śpi koło... śpi na PlayStation. Dwójce. Tak. Ja sobie czasami w... Canis... Canem... Edit? Co? Co? A, wiem co to Bully. Jest. To jest to GTA w szkole. No, to jest ta gierka totalnie. No, może zrobimy może kiedyś. Może chcę też grać w NBA 2K12. 12, no. Żak to jest z 2012 roku, to NBA też powinno. A skoro o żartach mowa... Mowa. Dlaczego koń sołtysa powiesił się na lejcach? Bo sołtys dokupił 2 hektary pola. Co jest napisane na dnie basenu w Wąchocku? Tutaj się nie pali. Lepsze niż to poprzednie. Dlaczego w Wąchocku sołtys ogłosił mobilizację? Bo jak szedł do karczmy, to znalazł chińskie pióro. Problem is rubber-soled shoes. Geox has perforated the sole, and thanks to the membrane, waterproof and breathable, your feet can breathe. Geox, the shoe that breathes. Bacha medveď! My tě ho vylepšíme. Z lásky kompenzáty rečí, ale pravdu povediac, někedy je méně viac, méně je viac. Z lásky kompenzáty rečí, ale pravdu povediac. Tak ty vraj po mne ideš, Kamil? No, viac menej. Tak buď trochu menej viac. Viac menej. Menej cukrowania, o to viac lásky. Ochutená kofola menej viac. Annonce. Scène 1, take 10 et action. Także jak witamin, kalcium, a protein. Następne, a tutaj ziemba. Można je teraz na wiosnę zobaczyć i usłyszeć, jak wdzięcznie śpiewają. Proszę, oto ziemba. No. Fajna ziemba. Dobrze uchwycona. No. W pełnej okazałości. No. Całkiem fajna ziemba. No, często się trafiają tutaj ziemby. Dosyć fajny proszek taki. Trochę jak gil wygląda, ale... Ale to jest ziemba. No. Fajnie. Ja kiedyś miałem taką historię, że teraz jest miesiąc maj, cały maj przylatywała do mnie do okna ziemba i mi pukała w okno i mnie budziła codziennie rano, o 5 rano i to znowu będzie. Znowu będę budzony o 5 rano przez ziembę. Nie wiem, co ona ode mnie chciała. Ale... Ekologiczny budzik, nie? No. Nie. Do mnie też kiedyś przylatywał jakiś ptaszek i mi tłukł w okno, ale to też tak z rana. Pewnie to ten sam nawet, no. No, możliwe, że to ten sam. Ale w pewnym momencie po prostu przestał przylatywać ten ptaszek. Nie wiem, czy go zjadł jakiś kot, czy co. Może lisek, bo czasem widać, że lisek chodzi sobie pod oknem u nas. Pod Poligon Studios. Liski chodzą pod oknami. No, właśnie. Może uda nam się go kiedyś złapać i uwiecznić. Dobra, jedziemy dalej. A tutaj pliszka siwa na jazie Kuszagawy. To było rano, więc atmosfera trochę przymrożona. Pliszka. Fajnie. Taki wróbelek, tylko ten... Nadmorski. Tylko, że pliszka. No. Taki fajny ptaszek, no. Całkiem. Dobra, jedziemy dalej. A tutaj potrzeszcz na polach koło Miechowa. Ta nazwa jest adekwatna do jego śpiewu, a raczej jego początkowej fazy. Oczywiście mam też krótki film, gdzie słychać ten śpiew. Można go znaleźć na moim Instagramie. O! No. A Instagram Jacka jest w opisie filmu wrzucony, tak. Jak coś. Także zapraszamy też. O. Rzeczywiście robi ten... Jak Pac-Man wygląda. Pac-Man? No. No. Ładny potrzeż. Taki... elegancki. Śpiewający. No. Nie widziałem chyba nigdy wcześniej tak, żeby ptak miał tak rozdziawiony dziób. No dosyć szeroko chyba. No. Dlatego pewnie tak śpiewa charakterystycznie. To prawda. No. I jeszcze jedno zdjęcie podszeszcza. Tutaj tu już ma ze zwykłym. Przestał śpiewać. Mały ma ten dziób trochę. Jaki? Mały. A to jak są takie dzioby tego typu, to są do jedzenia orzechów jakichś, czegoś takiego, co w skorupce jest generalnie. No, tak jest właśnie. No. Uwaga, ostatnie zdjęcia już będą. O nie. Tak? No. Czekaj, dobra. Jeszcze z trzeciej książki teraz coś powiem. Baco, podobno kupiliście świnie, interesuje się turysta. Ano kupiłem, odpowiada Baca. A gdzie wy chcecie je trzymać, wszak obory nie macie? Ano w izbie. W izbie? Przecież tam straszny smród. Będą musiały się przyzwyczaić. Żona z wyrzutem do programisty. Ciągle jesteś zajęty i tylko siedzisz przy komputerze, żebym chociaż miała dziecko. Dobra, skoro nalegasz, to kładź się, będziemy instalować. Wróbel spotyka wronę i pyta, co ty jesteś za ptak? Ja jestem wrona, a ty? Ja jestem orzeł, tylko ostatnio trochę chorowałem. Szkoda, że nie patrzysz. Kto to jest super optymista? Ktoś, kto na cmentarzu zamiast krzyży widzi plusy. Szympańsko prosty. Router Netia Spot. Bezprzewodowe serce twojego domu. Chcesz go? Zamów internet net już od 25 zł miesięcznie. 801 802 803 Netia. Poprosiliśmy Margaret, by opowiedziała o warce Radler Zero. Ale Margaret za bardzo kojarzy się z lemoniadą. Rafał Maserak? No błagam, za mało kojarzy się z piwem. Za to Maciej Maleńczuk za bardzo kojarzy się z alkoholem. A warka Radler Zero to miks i lemoniady, i piwa, ale bez alkoholowego. Zero alkoholu, pełen luz. Posłuchajcie dziś o śmiałku, co ciężko trenował, nie bał się wysiłku wcale. Hartucha zachował, no i wiedział, że nawodnić po wszystkim się musi. Lech Free Active pił, co smakiem owocowym kusi. Lech Free Active mango i cytryna o właściwościach nawadniających. Dobra, no. Ostatnie zdjęcie. Na koniec konie w żywieckiej stadninie pod Grojcem. To bardzo towarzyskie zwierzęta. Podeszły do mnie, chciały mnie pogłaskać po chrapach, ale bałem się, żeby nie dotknęły elektrycznego pastucha na górze ogadzenia i nie kupiłem ich bardziej. Kusiłem chyba miało być, jak autokorekta pewnie zrobiła. No, do następnego konkursu, Jacek. Wow. I to w kurtkach są. No. Bo wyszły z domu. A nie pada. A wyszły z domu, to jest ten... No, ale kunie. Widać góry jakieś z tyłu jeszcze. Śnieg widać w górach. A rzeczywiście, że tam śnieg jeszcze leży jakiś, no? No. Albo taki piasek biały jest w górach, nie? Łupież. Łupież? Co? Co? No, fajne konie. No. Rzeczywiście dosyć sympatycznie wyglądają. No pastuch to jest po prostu ten kabel, co tam no wisi, tak. Nie? Z prądem. Właśnie, a to jest to, no. To takie niebieskie coś, nie? No, myślałem, że to wyżej gdzieś jeszcze jest. No. I... A, tu lepiej widać tego pastucha, no, rzeczywiście. No. Mogłyby sobie zrobić krzywdę o niego. No, no. Znaczy kopnąć się. Fajny kuń. Koniak jest... Każdy widzi. Jechałeś kiedyś na koniu? Jak byłem mały, jechałem kiedyś na koniu i polecam. Fajnie się jeździ na koniu. A ty jechałeś kiedyś na koniu? Jak byłem mały, to jechałem kiedyś na koniu. I co, polecasz? Nie pamiętam, bo byłem mały, więc... A na osiołku? A może to był osiołek? Pamiętam, że jechałem na takim czteronogu od dużym, nie? Ale byłem na tyle mały, że to jest wszystko. To mogła być nawet lama. No, może lama nie, to lamę to bym zapamiętał. To mógł być... No. A czy wy Jeździliście kiedyś na koniu? Zostawcie komentarz w komentarzach. Napiszcie rzeczy w komentarzach. Piszcie komentarze, bo się nam nudzi. Ach, i jest ten. Jest nowa rzecz też. Nie tylko jest nowy sezon, ale jest też nowa grupa na Facebooku. Poligon TV grupa. Konkurs posting. Tak, tak to się chyba nazywa. Link będzie w opisie. Tak, wrzucajcie tam sobie rzeczy. Możecie wrzucać też zdjęcia zwierząt, jak macie jakieś na tej grupce. Jak będą to będziemy obejrzymy. Patrzeć. Będziemy patrzeć po prostu na tą grupę i ten. No. Zobaczymy, co tam będziecie pisać. No. No. Które zdjęcie wygrało? Nie wiem właśnie. Może to ten slow show, jak się nazywa? Ten? O to, no. No. Ładne okoliczności przyrody. Bardzo ładne okoliczności przyrody. Wspomagający. Trochę jest właśnie to zwierzę troszkę małe w stosunku do całości zdjęcia. No właśnie nie wiem, czy to telefonem takie zdjęcia szerokie się da zrobić w ogóle? Chyba jakaś panorama jest. Nie wiedziałem, że na telefonie, chyba że z aparatem jakimś, nie? Nie no, chyba telefonem. A to było z Facebooka, tak? To było z Gmaila. A z Gmaila, aha. No. No ciekawie. A nie wiem, a ty co sądzisz, które zdjęcie? No też wydaje mi się, że jest takim oryginalnym zwierzęciem ten slosho. Coś tam. Suseł, nie? Tak właśnie. Świstak. Świstak, właśnie. No. Także mamy nowe studio i będziemy więcej materiałów już niebawem. Całkiem możliwe. No. Jeszcze nie wiemy o czym, ale będą. Pogadamy sobie po prostu. O rzeczach i zwierzętach i czymś tam. Dokładnie. No. Czy? Do zobaczenia. Cześć, dzięki za obejrzenie. Zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał. Jeśli chcecie uczestniczyć w tworzeniu treści na kanał, możecie wysyłać nam zdjęcia zwierząt na konkurs zwierzęcy. Wszystkie linki są w opisie. Możecie wysłać nam na maila poligon.tiwi@gmail.com. Możecie nam wysłać na Instagramie #PoligonTV oraz możecie nam wysłać na Facebooku i wysyłajcie zdjęcia zwierząt. I rozwiązanie następnego konkursu będzie wtedy, ponieważ robimy to zawsze w pierwszy weekend każdego miesiąca. Także macie czas do wtedy. Cześć! Cześć. O, jest paczka. To pewnie krasnal ogrodowy. Solniczka. Solniczka? Taka wielka? Nie, no ogrodowa. Teraz w Żabce odbierzesz krasnale, solniczki i inne paczki z usługą Allegro Smart. Żabka. Mały, wielki sklep.